dobieramy wymiar rolety wolnowiszącej Stolkar. Roletę wolnowiszącą możemy zamontować inwazyjnie do ściany, ramy okna lub sufitu. Wybierając standardowy montaż rolety nad wnęką okna, powinniśmy dobrać wymiar dodając 10-20 cm do szerokości wnęki okiennej. Natomiast długość takiej rolety powinna być co najmniej 10 cm dłuższa niż wysokość wnęki okna. Rolety wolnowiszące naszej marki produkujemy w uniwersalnej długości 170 cm. Jeśli potrzebujesz większy rozmiar niż dostępny w naszym sklepie, prosimy o kontakt z działem handlowym. Jeśli planujesz zaczepienie rolety na suficie, zmierz długość rolety od zaplanowanego miejsca montażu na płaszczyźnie sufitu do parapetu okna. Uniwersalny uchwyt rolety wolnowiszącej sprawia, że możesz go zamontować także w ramie okna. Roletę wolnowiszącą z montażem na ramie okiennej należy dodać, mierząc szerokość i wysokość szyby wraz z listwami przyszybowymi. Montaż rolety wolnowiszącej. Na początku określamy, z której strony rolety zamontujemy mechanizm z łańcuszkiem do sterowania roletą. Następnie odpowiednio zakładamy mechanizm prowadzący z jednej strony, a z drugiej mocowanie mechanizmu. Tak złożoną rurkę z nawiniętą tkaniną wkładamy w uchwyty rolety i przykładamy do ściany, sprawdzając poziomicą, czy ułożenie rolety jest poprawne. Zaznaczamy miejsce, w którym nawiercimy otwory na kołki rozporowe. Następnie montujemy obydwa uchwyty do ściany. Teraz wkładamy roletę w uchwyty, jak pokazano na animacji, czyli w pierwszej kolejności osadzamy końcówkę z mechanizmem, zwracając uwagę na to, by odpowiednio ustalić jej położenie, czyli tak, aby łańcuszek pionowo opadał. W kolejnym kroku wsuwamy w uchwyt mocowanie mechanizmu i zapinamy zaślepkę. Funkcjonalna i estetyczna roleta wolnowisząca Stolkar jest gotowa.